Radio Kwidzyniaków. Patrzę po ikonkach, że Państwo są w większości obecni. Dostałem dwie informacje, że radny Franciszek Galicki i radny Radosław Smejli będą pracowali się z nami w trybie telefonicznym, natomiast pan radny Józef Pomykacz jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym 20 radnych jest obecnych. Pani Justyna Kozłowska. Pani Justyna pewnie za chwilę się pewnie podłączy. Także. A dobrze, to najwyżej poproszę jeszcze raz wtedy. Pani Jolu. Pani Jolanta Ważna, poproszę o pani potwierdzenie obecności, bo mikrofon odciszony jest, widzę. To za chwilę może zadzwonię. Też ja jestem obecny. Już tutaj mam pana Smejlisa, więc najpierw do pana Smejlisa. Panie Radosławie, otworzyłem 39. sesję. Pan jest w trybie telefonicznym dzisiaj. I tak proszę o akceptację bądź nie kandydatury na sekretarza obrad pani Justyny Ligus. Popieram. Teraz muszę jeszcze wyszukać. Pani Justyna Kozłowska jest może już? Nie ma jeszcze. To dzwonimy w takim razie. To do pani Jolanty Ważnej w takim razie spróbuję. Dzień dobry, panie przewodniczący. Chciałbym usłyszeć. Tak. Potwierdzam swoją obecność i jestem przeciw, a panie przewodniczący spróbuje się jeszcze raz wylogować i zalogować na spotkanie. Bardzo proszę, dziękuję za informację. Dziękuję. I jeszcze raz do pani Justyny Kozłowskiej spróbuję, jeżeli się nie uda, to. Nasze obrady i tak są prawomocne. Radio Kwidzyniaków.